Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. O Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. Jezu, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem. Twoim dzieckiem, Twoim dzieckiem. Panie mój, jestem celnikiem, który osądza i rozlicza wszystkich, tylko nie siebie. Jestem grzesznikiem, który potrafi innym sprawiać przykrość. Jestem grzesznikiem o zimnym sercu. Potrafię być taki.
Ty doskonale wiesz, Panie, jakie jest moje serce. Nie takie, jakim ja siebie widzę, lecz jakim jest naprawdę. Jest zdolne, by kochać i jest zdolne, by nienawidzić. Znasz je. Jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem. Pozwól mi, Panie, w Twych ramionach ujrzeć prawdę o mych występkach i przebacz mi. Oby szczery żal za grzechy, płacz nad mymi grzechami. Wypełnił moje serce i duszę. Przychodzę, Panie, do serca Twego, ja celnik i grzesznik. A Ty mi mówisz, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To o mnie, Panie. Jestem chory. Chory znaczy grzeszny. Tam, gdzie jest grzech, jest posucha i brak Ducha Świętego. Dlatego teraz wołam.
Duch Święty, przyjdź, dotknij naszych serc.